dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco, raz serdecznie z tej strony Kosmo I po raz kolejny od dawien dawna yy, Witam was yy, I w tym przypadku yy, Witam was nie w Simsach To jest yy, o dziwo dziwne, bardzo mocno Bo nie często pojawia się inna gra niż Simsy Na tym kanale, ale dzisiaj mamy Bitlife, Czyli taki symulator życia na telefony Taki Simsy, tylko troszeczkę szybsze I dzisiaj będziemy grać mną Także proszę bardzo, wpiszmy sobie Kacper Kosmo, BitLife to jest gra w którą ja gram Naprawdę już długo i jestem po prostu w niej zauroczony, nawet sobie wykupiłem specjalną wersję premium tej, tej gry. Z tego powodu, że naprawdę tak bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy uwierzycie, czy nie. Także. Zaznaczmy sobie tylko, że jestem mieszkańcem Polski, urodziłem się w Warszawie powiedzmy, no i zaczynajmy moje życie, jak widzicie jestem tym bityzenem, uhuuu, patrzcie, urodziłem się w Warszawie i urodziłem się z tego powodu, że moja mama zapomniała, a raczej uniknęła wzięcia swojej antykoncepcji, można powiedzieć. Mój tata ma na imię Mikołaj, ma 19 lat i moja mama na imię Hanna tata jest studentem, a mama jest listonoszem. No zapowiada się nieźle. Zobaczmy jeszcze on jest bogaty i religijny bardzo i hojny, także mamy dobre życie. Matka biedna, ale hojna. I bardzo religijna, mam bardzo religijnych rodziców, no nieźle. E, mamy 70, na 76%: jesteśmy szczęśliwi, e, mamy 88% e, zdrowia, 94% mądrości i 32% wyglądu. Nie wygląda to najgorzej, jeszcze on, tylko chciałem pokazać, m, że faktycznie gram w tą grę dosyć dużo. E, zobaczcie mój cmentarz, e, osób, które tutaj jakby stworzyłem, i ile ich jest, jest ich naprawdę sporo. I sporo sobie naprawdę w tą, jakby, grę pogrywam. Dobrze. Mam jakiś taki ukryty plan w głowie, co bym chciał zrobić, ale zauważyłem, że jestem całkiem mądry. Więc, e, jeżeli jestem całkiem mądry, to mogę zdobyć dobre wykształcenie. Więc być może. Em... Być może zrobimy sobie 100 Baby Challenge, czyli 100 dzieciaczków w Bitlach. Zobaczymy, co, znaczy jestem na tyle płodny. Tu jakieś konflikty pomiędzy Holandią i Finlandią e, się zaczynają, nas jakby nie interesuje. Oho, i mam kaszel bardzo mocny, więc od razu musimy się wybrać do doktora. Ze mną ogólnie jestem takim moim blondynkiem, nie wiem czy, czy widzicie. Doktor Cezary Dąbrowski będzie nas leczył i nie potrafi nas z, z kaszlu wyleczyć. No to nie fajnie. pójdźmy może do. Nic się nie stało do takiej e, nagłej, nagłych przypadków tego miejsca, które, w którym się zgłasza nagłe przypadki, jakby doktorzy nas e, wyleczyć nie potrafią. W sumie wszystko e, wygląda bardzo podobnie, Polska służba zdrowia. Ale uwaga, moja matka mm, urodziła łucję, czyli moją e, siostrę Uuu, moją e, siostrę, która jest moją siostrą przyrodnią, i ona urodziła się poprzez e, to. Że partner mojej matki nie wyciągnął czegoś na czas. Interesujące, nie powiem, że nie. <laughs> nie się to Ta gra jest taka bardziej, wiecie. Nie, nie na tyle, jakby, family friendly jak Simsy, i my również nie będziemy na tyle family friendly w tej, jakby serii, bo wydaje mi się, że możemy kilka filmów, jakby z tego nagrać. Dobra, co tu się stało? Mamy Weronikę Kucharską mają kolejną siostrę przyrodnią, i. Boże, ma jakąś procedurę, moja matka miała. Także powiem wam szczerze, że moja matka to jest szalona dziewczyna, dziew... boże, kasy nie ma, dzieciaki tworzy, także mam już dwie siostry przyrodnie i Weronikę lubię bardziej od Łucji, nie wiem dlaczego, no dobra, spoko, eee, o, już nie, nie jestem chory, na kaszel cudownie, o może mój ojciec jest e, higienistą dentystycznym, także bardzo fajnie, ja mam 98% w ogóle e, mądrości, także to jest super opcja, naprawdę, bo nieczęsto nie często, się to zdarza i można naprawdę zdobyć dobre wykształcenie. Moja matka została starszym listonoszem, cudownie po prostu. Ciekawe czy będzie miała na nas jakieś pieniądze, możemy zapytać ją o pieniądze? O Cztery dała nam dolary, a ojciec nasz jest bogaty, więc on nam pewnie dwa dolary, no cudownie, świetnie się zapowiadam. E, dobrze, e, mam epilepsję, o nie, no musimy to wyleczyć. Czy chce iść do, do teatru na film dla dzieci? Z jakimiś chłopcami z sąsiedztwa? Oczywiście pójdę co wami, proszę bardzo. Zaszczyca Was swoją obecnością. Mam 10 lat, nic się nie dzieje. Jestem ogólnie brzydki, także wszystko wygląda jak w normalnym życiu. Mam 100% smartu, czyli mądrości, więc zdecydowanie nie jest tak jak w prawdziwym życiu. 12 lat. 13 lat, nic się 14 lat. Uh, Natalia Kowalski chce iść ze mną na tańce, oczywiście, że się zapytam jej. I ona się zgodziła. Boże, Natalia, czy mogę z tobą jakoś złapać kontakt, nie? Ale mam 14 lat, więc oczywiście teraz możemy zacząć randkować. a jako, że robimy to Baby Challenge, no musimy znaleźć dobrą kandydatkę. Mam Natalię Wieczorek, która ma 14 lat, ma super wygląd i super jest mądra, więc zapytamy się jej. Aha, no tak, mm, odrzuciła nas. E Zapytamy się, chciałem się zapytać jej pola, pola też jest spoko, jej, z polą górską jesteśmy teraz, więc jeżeli mam mieć 100 dzieci, to musimy zaczynać pracę i jakby wiecie, ręce już tutaj, nie, nie wiem co ręce, nieważne, chodźmy z nią do teatru, na film o, o zamku, no, fajnie, chcesz mieć ze mną dziecko, a nie chcesz jeszcze mieć ze mną dziecko, no w sumie mam 15 lat, Boże, znowu jest coś chory i coraz brzydszy, naprawdę, nie da się tego naprawić. Tragedia. Ja wiecie co, później sobie jakąś załatwię y, operację plastyczną na pewno w związku z tym, ale na razie no to została mi szkoła. O, właśnie, przecież ja mogę zrobić pieniądze, bo mamy pracę na pół etatu, więc mogę iść na przykład zostać ratownikiem y, w, na basenie. Eee, niestety, w prawdziwym życiu nie wiem pływać, ale dobrze, mo może tutaj się uda, tutaj. Weronika chce ze mną, e, po, jakby żebyśmy polatali dronem. Oczywiście, że z tobą to zrobię. Starajmy się trzymać dobry kontakt. Dobra, Pola. Komplementujecie. cię. Mamy 16 lat, powinieneś już się zgodzić na pierwsze dziecko. Ja naprawdę będę miał dobre wykształcenie, nie wiem czy wiesz. O tym zapewniam, czy dobra pola. Będziemy mieli dziecko. Nadal nie chcę mieć ze mną dzieci. Przykre. E, Łucja zaczęła e, gimnazjum. i Jak tam moja edukacja? Ile mi zostało jeszcze? Jeszcze rok i idę na studia. Boże, cudownie. Boże, w sumie tak jak naprawdę. Bo ja teraz też idę na studia w tym roku. Czy chcesz mieć ze mną dzieci? Nadal nie chcesz mieć ze mną dzieci. Udało mi się. I uwaga, ja bym chciał zostać lekarzem. Więc na razie nie ma tutaj, jak widzicie, lekarza w moim mni studenta więc poczekamy jeszcze rok, być może się uda nam studiować biologię dobrze, oczywiście zacznijmy, bo musimy zdać prawo jazdy, tutaj mamy added line także. Boże, matka nam kupuje Chrislera, spacyfique, a możemy poprosić... Aha, nie chce mi kupić droższego, droższego samochodu. Dobra, może być Chrysler spoko. Jakby dla mnie okej. Okay. Dobrze, czy ma dziewczyna chce mieć zano dziecko, baby? No dawaj, jak się już zgadzasz, to na całego idziemy. Nie chcę mieć ze mną dzieci. No, proszę, Pola. Ja się, ja, ja, ja się z nią zaręczę. O, zgodziła się. Dobra, ja będę mieć szybko żonę, jak widzicie. Także e, zrobimy to po taniejści, bo nie mam pieniędzy. Jesteśmy jeszcze młodymi dziećmi. E, oczywiście. Czemu nie chcesz podpisać intercyzy? Oh, no! Mogliśmy nie podpisywać, ale później będę bogaty. I co? Ona mi zabierze wszystkie pieniądze, jak będzie chciała się ze mną rozwieść więc. E, nie. ja ja, się, ja tego tak nie zostawię. Baby. Jest w ciąży, uwaga. Jak nasze dziewczęta jest w ciąży, to zostawiamy to. No i urodzi nam się dziecko: Tymon, błażej Nathan. Może będzie syn Nathan, niech tak będzie. I ja teraz poszukam, oczywiście, mojej. Mojego, o możemy biologię studiować, cudownie, więc teraz będę musiał się wypisać z mojej pracy. Na wszelki wypadek, żeby nie zawalić studiów, bo później mi się to opłaci. Nie wiem, czy wiecie, ale gwarantuję to, że się to opłaci. Poprośmy naszą żonę, żebyśmy znowu byli wciąż ciąży. Oczywiście jesteśmy, a raczej dziewczyna Dobra, postaramy się jeszcze raz, jakby z nią się ożenić. Proszę bardzo. O, zgodziła się. No teraz Pola jest już naszą żoną. Także cudownie się wydarza. Ogólnie to przepraszam Was, ale pierze mi pralka obok. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Zobaczymy, czy ojciec mój da mi pieniądze dał mi 600. Cudownie matka ile da? 19. To widać, że ojciec jest bogatszym. Urodziła nam się córka Aleksandra, może zostać córka Aleksandra, czyli mamy już dwójkę dzieci, i oczywiście naszego syna szczepimy. Sorry, nie jesteśmy jakąś Agą i na Ameryką, czy coś wiecie co chodzi. Jak niektórzy z was znają sytuację, to wiedzą co się dzieje i o co chodzi. Szczepcie swoje dzieci. Dobra, Pola, proszę cię szybko, musimy mieć dziecko. Cudownie, jesteś w ciąży. Pięknie urodził nam się Julian! Cudownie, Julian, bardzo ładne imię. Patrzcie, ja nawet brodę zapuściłem, nie wiem czy widzicie, także pięknie i wiecie co, troszeczkę w życiu mi się nudzi, więc weźmy sobie, zróbmy hukapa z jakąś ładną, o nie, 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 nie wiem, że, boże, kliknąłem, że chcę mieć trójkąt i teraz moja żona się zdenerwowała na mnie za to, przepraszam cię. Ale o czym ja to, wiecie co ja chciałem, nie trójkąt, tylko chciałem hookup, czyli taki one night stand, opa, pola Polakowalski, Pola to samo imię, wygląda nawet podobnie, więc chodzi o to, że, że chciałem po prostu zdradzić moją żonę, nie pytajcie, ale tak. Tak, e, także e, nie używajmy sobie zabezpieczenia. Ale ona nie, nie, nie była wciąż, ta dziewczyna także spoko. E, dobra, Pola, proszę cię bardzo. Będziesz znowu w ciąży. E, będziemy mieć. E, o, o mamy córkę Dominikę i ukończyliśmy studia. Także teraz mogę iść e, studiować. Kim ja będę? Czy chcę być doktorem, czy chcę być dentystą? Nie, no chcę być chyba doktorem. O, nie, nie mogę być doktorem. A mogę być dentystą? Mogę być dentystą. E, no to e, zapisz, zapytajmy się, czy dadzą nam. Mm, Scholarship, boże. Stypendium, o stypendium. Tak, e, aha, nie dają stypendium. No to może rodzice nam zapłacą. <laughs> rodzice nie zapłacili. O nie, muszę wziąć kredyt. No to tak gnojki śmierdzące. O nie, nasz samochód się popsuł. Najgorzej. E, zaraz nie będziemy mieć pieniędzy na dzieci. Mamy już ich czwórkę. Pola, proszę ci bardzo, musimy mieć jeszcze jedno. E, ja oczywiście to wszystko odrobię, tą kasę. Jak zostanę tylko doktorem, miejmy nadzieję. Dawaj, pola. Jest. <laughs> Poroniła! O nie, to smutne. Jestem na minusie. Odrobię to obiecuję, tylko muszę mieć dzieci więcej. Pola, no proszę cię. No, mamy kolejną ciążę. Jakub się urodził Piotr Tymon Bartłomie, może niech będzie Bartek. Niech będzie Bartek. Dobra, kiedy moje studia się zakończą. Okej, okay, szukam pracy, bo jesteśmy już na bardzo dużym minusie, 36 tysięcy stoimy dentystą tutaj. Dobra, zarabiamy 140 tysięcy jest? Dobrze, wypadałoby kupić dom, zrobić operację plastyczną i wszystko, ale najpierw dziecko. Jest, kolejna ciąża. Ile już mamy tych dzieci, one z jednym w ciąży? Mamy pięć, teraz zaraz będzie szósta, w sumie trochę słabo nam idzie, powinniśmy już mieć dziesięć. Teraz nie odpuszczaj i będziemy mieć za każdym razem dziecko. Maciej? Nie, nie powiem się nie Maciej. Niech będzie Ignacy, Ignacy spoko. Ja zarabiam całkiem niezłe sumki, jak widzicie. No, i oczywiście staramy się znowu z polą o dziecko. Jest w ciąży, cudownie. Ciekawe, czy uda nam się, wiecie, co chyba najwięcej, to do, jak dobiłem, to do 60. Klara może być Klara. W bitlife całym. Tak mi się wydaje. Wezmę sobie jeszcze dodatkową pracę, żeby zarabiać jeszcze więcej. Bo, dlaczego by nie? I tu zapytam się o podwyżkę. I dostałem tą podwyżkę. No, cudownie po prostu, bo chciałem jakiś dom kupić dla, dla naszych dzieci z czasem. Także proszę bardzo, będziemy się starać oczywiście o dziecko po raz kolejny. Kobiety gdzieś tak wyrabiają tutaj do 40 w BitLife'ie, jeżeli chodzi o to z rodzeniem dzieci, więc 20 dzieci tak około na, na żonę. Emilia może być, proszę bardzo. Samochód nam się psuje, zaraz będziemy mieć jakąś kasę na porządny dom. Także cudownie. Też w BitLife'ie opcja. Takowa, że można zadzwonić do naszych osób, z którymi mieliśmy jakiś kontakt, więc zadzwońmy do niej i zapraszmy ją na Booty Call. Booty Call to jest takie spotkanie na jednorazową przygodę, ale nie przyszła, więc nie znajdziemy naszej żony. W sumie super, nikt się nie dowiedział i jesteśmy po raz kolejny w ciąży. Szymon może być Szymon. Także widzicie, teraz e, robię wszystkich moich synów, czyli wszystkie moje dzieci teraz... E, Antonina, może być w bitlifeie, czyli wszystkich moich widzów. Zobaczymy, czy uda mi się zrobić 60, parę tysięcy. W sumie wiecie co? Chciałbym mieć psa, więc weźmy sobie kupmy psa. Proszę was, bardzo można kupić sobie psa. Jakiego psa bym chciał mieć? Jest tutaj miliony raz, oczywiście, i i innych. Akita Alaskan Bigla. O, mogę mieć Bigla. Proszę bardzo. Christian Gabe. Niech będzie Gabe, bo Bigel o imieniu Christian mnie przeraża. Może mieć na imię Gabe. Także mamy Bigla i postaramy się o kolejne dziecko. Jesteśmy w ciąży. Cudownie. Ja jestem bogatym doktorem. Nie chcę macie. Może być Karl Hubert tym on Niech będzie. Bo jak widzicie, no jestem... Mam hemoroidy naprawdę? Nie wierzę. Idźmy do doktora to wyleczyć. Natalia, wylecz moje hemoroidy. No nie, czy już zawsze nie miałem hemoroidy? To przykre. O nie, udało no mi się wyrazić, cudownie. Także wiecie co, myślę, że mam teraz dosyć e, sporo kasy i mógłbym mm, na przykład y, wziąć sobie zrobić y, operację plastyczną, no bo wyglądam trochę gównianie, można, można przyznać. Wyglądam jak kupa. Więc... E, Lidia... O, proszę bardzo, już mam na 40. Chciałbym mieć wszystko na 100 na przykład, czy to jest możliwe? Facelifting sobie zrobimy z Aleksandrą. Proszę bardzo, 70, także widzicie. Nie będę może kenem, a być może będę wyglądał dobrze, po, jak widzicie, możemy tutaj powiększyć sobie mm, przyrodzenie, także, uuu, zepsuła mi to, poczekajcie, zaraz ją pozwę, gnojowe, czekajcie, pozwać mogę ją, oczywiście, doktor Aleksandra, 150 tysięcy, mi się należy, no i widzicie, dostałem jeszcze za, po prostu tą operację, 150 tysięcy, także elegancko, i teraz dokończmy tą operację z Lidią, proszę bardzo, 99 wyglądu, cudownie, czy moja jest w ciąży? Nie, także teraz postaramy się, i będziemy mieć same ładne dzieci. Cudownie, podoba mi się to bardzo pięknie. I zaraz, sobie przy okazji kupimy dom, jak już mamy te lekarski. No, bo dzięki naszej operacji, jakby to się udało. Czemu moja żona nie chce być w ciąży ze mną? Żona moja, serce moje. W sensie, no, jakby nie możemy zajść. Czy to już jest... Udało się na szczęście. W tym czasie jeszcze... O! Kalina. Kalina? Dziwne imię. Michalina. Może być Michalina. I w tym czasie jeszcze kupię dom. Jakiś taki, bo mamy prawie 600 tysięcy, więc możemy kupić taki modern home. Także jest kupiony. Mamy już dwunastkę dzieci. Ja mam 36 lat. To jest bardzo mało dzieci, jak na ten wiek. Bardzo mało. Kolejne już w drodze. O nie, 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 nie no proszę cię ty poroniłaś? O Boże, Natan już, już może iść na, na studia. Dobra, okej, okay, okay, sobie idź jak chcesz, ale wiecie co, on jakiś taka fe felerna to pole, a coś mi się wydaje, że z to baby challenge nam się tutaj nie uda, nawet jakbym bardzo chciał. Chyba, że liczy się na przykład z, z, z tymi z Grandchildren, czyli z wnukami, no to wtedy by być może się udało na mamy córkę Hannę. 38 lat. W wieku 40 lat rozwiedziemy się z naszą żoną i przygarniemy sobie jakąś młodzinkę, która będzie e, wtedy bardziej płodna, miejmy nadzieję. Chociaż ogólnie moja płodność jest jakaś taka niska. Dobra, jest ja znowu w ciąży. 39 lat. Mamy syna Eryka, może być Eryk. Fajnie, cieszę się. E, I. Zobaczymy w wieku 39 lat, czy jeszcze jakieś dziecko uda nam się tutaj stworzyć. No, no patrzcie, nie udaje się. Ostatnia próba, no dobra, nie udało się, więc uznajmy, że mam 39 lat, jestem bogatym dentystą i mam kryzys z wieku średniego. Eee... Pokłóciłem się z żoną, że nie chcę pójść w trójkąt, więc um, zróbmy po prostu to z wszystkimi, bez zabezpieczenia jakiegokolwiek. Zobaczymy, jak to się uda. Także oczywiście, nieważne, czy są um, kobiety brzydkie, czy ładne, mam to gdzieś. Mam po prostu, jak widzicie, kryzys z wieku średniego i, i potrzebuję tego. Ciekawe, kiedy nasza żona się skapnie. On nie, ja mam chorobę weneryczną. Przepraszam żonę i idźmy do doktora. No, już nie jesteśmy małży. Cudownie. Boże, wiecie co? Żadna z tych kobiet nie chce żyć w ciąży, Chce mieć nieślubne dziecko. No, <laughs> choroba weneryczna już na ciążę. Ja wiem, co musimy zrobić teraz. Czekajcie. Żeby wy wyemigrujemy wy w ogóle, stylimy żonę naszą i, i wyemigrujemy w ogóle stąd. Um, także rozwiedźmy się. Sorry, Paula. Um, cieszę się bardzo, ale ja muszę wyemigrować, bo to jest do Irlandii na przykład. Będę chłopakiem na emigracji. Proszę bardzo, miejmy nadzieję, że ktoś nas tutaj zatrudni w ogóle jako dentystę. No, 165 euro, proszę bardzo. Jak tam mój dom w Polsce? Muszę go sprzedać. Bo nie jest mi potrzebne Kupimy sobie jakiś droższy w Irlandii, oczywiście. Znajdziemy tu jakąś fajną kobitkę. Zobaczymy, może tutaj któraś zajdzie w ciążę z dziewczyną, jak nie wiem, to z którąś, miejmy nadzieję. Damy... Dobra, znajdźmy po prostu jakąś dziewczynę. Najlepiej jakąś młodą, więc weźmy na aplikację od 18 do 19 roku życia i zobaczymy. O, jakaś się znalazła, jest recepcjonistką i jest ogólnie bardzo crazy, więc wydaje mi się, że może być spoko. Teraz dajmy jakieś pieniądze, bo jak jest crazy, to pewnie pójdę na kasę. No, oczywiście, kto by pomyślał, komplementuj ją. Weź, nie wiem, konwersację z nią, zrób i, i teraz baby, miejcie? No i jest wciąż od razu, no to mi się podoba. Mamy córkę Darię, może zaczniemy jakieś takie angielskie bardziej miodować, skoro jesteśmy w Irlandii. Eee... O Boże, ona popełniła aborcję. Czekajcie, no trzeba się oświadczyć w takim wypadku. I wziąć z ślub, żeby było to tak na legalu. Może dlatego ona nie ma z tym problemu, bo to jest na nielegalu. Wszystko. Oczywiście, aha, nie chciała podpisać jakby intercyzy, więc nara. Dobra, nie mam z tam zamiaru już dalej być tutaj. jak też mnie okraść? Do widzenia. I teraz poszukajmy sobie kogoś innego. No nie, nie 52-latka. No proszę was, 18-19 Znajdziemy kogoś, no proszę, ta jest nawet lepsza. Jest to trochę lepiej wygląda, na imię Rachel. Cześć Rachel, komplementujmy cię. Aha, nie lubisz komplementacji, pewnie lubisz pieniądze, zgadłem. Zobaczymy zaraz. Oczywiście, że zgadłem, że lubi kasę. ten dziewczyny w, w tych czasach, boż. <laughs> Oczywiście żart. Dobrze, no i, i wciąż staram się, wciąż, wciąż się staram z nią Zobaczymy, czy się uda. Rachel, proszę cię, nie, nie zawiedź mnie. Don't let me down. Don't let me down. No, ona jest bezpłodna, czy co? Proszę cię, dziewczyno. Nie chcesz mieć ze mną dzieci? No proszę cię, muszę ci się oświadczyć. Teraz będziesz chciała mieć ze mną dzieci? Jak nie zajdziemy w ciążę, to zostawiam cię, Rachel. No, udało się, no właśnie. Oni, O nie, no kurde, co ja mam takie nieszczęście? Stracą te dzieci. Nie, no nie podoba mi się to, proszę cię. No znowu jest w ciąży, udało się teraz. Mamy Blankę, bardzo fajnie, podoba mi się imię Blanka. Proszę cię bardzo, kolejne dziecko, jest po raz kolejny w ciąży, no nie, ona po prostu wszystkie są jakieś takie inne w tej Irlandii, wszystkie po prostu biorą sobie, kurde, aborcje i mają je gdzieś, nie, kiedy ja chcę, chcę mieć 100 dzieci, albo przynajmniej, nie wiem, 30, no bo spoko, no the baby, no, czemu ty popełniasz tą aborcję, dziewczyno, ogarnij się, Boże, no nienawidzę jej, teraz mu zastrzelę po prostu, nie chcesz mieć tak bardzo dzieci? No tak, no pobierzemy się, a ty będziesz mi nadal kuźwa yy, miała gdzieś to. I podpisałaś mi intercyzy no nie gnejłowo. Nie miałem wiecie co, break up po prostu, bo to jest... Te kobiety w tej Irlandii są jakieś inne. Chyba wracam do Polski. Tak, Dobra, postaram się 20 jakąś znaleźć. No, jesteś ruda, Ella. Yy, dziecko, proszę cię. Dam ci pieniądze. Miejmy nadzieję, że to cię ucieszy. I robimy dziecko. No nie, nie chcesz mieć ze mną dzieci? Naprawdę? A jak bym się, się oświadczył? No, zaakceptowałaś. Nie wiem, czy ona jest przerażona tym, że mam tak dużo dzieci i chce więcej? No. Udało się? Mamy Rafała, syna. Cudownie, cieszę się bardzo. I teraz e, puszczujemy dzieci. Jest Nadia, cudownie, cześć. Ile, ile mam już tych dzieci? Trzeba policzyć. 18, nawet nie mam 20, a mam prawie 50 lat, to jest straszne. No, tutaj na razie idzie rok po roku. Filip, w ogóle cieszę się, że mamy takie inkubatory, że cieszę się, że w końcu trafiłem na jakiś dobry inkubator w postaci Ellie. No, bo tak to byłoby cienko, powiem szczerze, naprawdę. No. I co? O nie, mój Bigel umarł. on nie. Szkoda. Wiktor. Wiktor jest spoko. Mam dużo pieniędzy, ogólnie wszystko jest, wszystko jest dobrze. Wszystko jest na razie dobrze. Moja dziewczyna cały. No, czemu one mają jakąś z tą aborcją, jakieś problemy? Naprawdę, ja mam, ja mam z tym problem, z tą aborcją, że one ją cały czas stosują. Po prostu. Znowu aborcję, po raz kolejny. Nie zawieź mi, Ela. To jest trzecia szansa twa. Teraz zatrzymaj dziecko. Eliska. Niech będzie Eliska. Proszę cię bardzo. Oh, jest w dobrze. Zofia. No fajnie, Zosia. Widzę, że mam e, jakby i bardzo lubię nadawać polskie imiona naszym dzieciom, więc dlaczego by nie? Jakub? Nie, no może niech będzie Mateusz. Mam problem, bo zarabiam jakoś mało pieniędzy. Tracę je, nie wiem dlaczego, więc może zatrudnimy się jeszcze gdzieś, żebym przypadkiem, wiecie, nie było problemu z tym i czym zarabiał dużo. Mówicie, no też ma jest utrzymać tyle dzieci, prawda? Kolejne dziecko. No nie, żadnej aborcji. Mówiłem ci, Ella, już o tym. Jej, kolejne dziecko. Maria, fajnie Maria, cudownie, cieszę się, że jesteś, kolejna ciąża, uwaga, imię, Amelia może być, ile mam już tych dzieciaczków, mam chociaż 30 baszków, 25, jeszcze 5 i już będę zadowolony, a w sumie spoko, ona jest młoda, eee. no nie, aborcja no, kolejna ciąża, udało się, no nie, no dziewczyno, ogarnij się, o co ci chodzi, ja bym chciała jakieś pieniądze, żebyś była zadowolona z tego, że mamy te dzieci, czy co, nie wiem, masz tysiaka. Dobra uwaga. Mamy syna miłosza. 26 dzieci. No to jest mało, to jest mało. Chciałbym mieć tak do 400, no mam wrażenie, że mogę dopić do 400, mam dopiero 53 lata. Także nie jest tak źle. Jestem doktorem na stanowisku. Mam dom, mam miałem psa, już niestety umarł. Mam e, tutaj narzeczoną, która jest w ciąży i znowu oczywiście e, aborcję sobie zrobiła. Nie widzę ich. Tyle co ja proszę, tyle co ja się na proszę, żeby mieć to dziecko. I one mają to gdzieś po prostu. No, czy to dziecko dało się? Urszula, boże, Urszulka. Cudownie. Fabian, syn, spoko. O nie, 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 nie. Wiecie co? Mam teraz wysokie ciśnienie krwi. Od tego można dostać bardzo, bardzo mocno zawału, więc ja muszę to wyleczyć. Dobra. Nieważne, nieważne. Róbmy kolejne dzieci. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Proszę cię, baby. Jesteś wciąż cudownie. Uwaga, co nam się urodzi? Gabrielka. Ile mam tych dzieci już? Mamy dzieci 29. Dobra, dobijamy do 30 i będę szczęśliwy, a mamy jeszcze sporo czasu przed sobą, więc um, dlaczego by nie? Jej, kolejna ciąża. Proszę bardzo, co tu mamy? kornelię, Boże, jak dużo imion Polski w ogóle w tej grze jest cudownie. I marzena ma 34 lata jest w kolejnej ciąży, więc mamy 30, o ma, że matka mi umarła, no tak, do widzenia matko. Patrycja mamy córkę, jesteśmy szczęśliwi. Blanka, no nie mogę zaprasi, za, zapłacić za twoje studia jakby dlatego, że nie mam pieniędzy. Muszę wydać na moje inne dzieci. Także sorry. Ogólnie takieś dzieci mi drą um, za okna. mam nadzieję, że to nie moje Miejmy nadzieję, że to nie moje dzieci. I ma znowu w ciąży. O oh, nie, umarłem, Boże, On oh, nie, miałem e, atak serca, no nie, ile miałem dzieci, 31 i 6... E wnuków, Także 37 dzieci razem w mojej rodzinie było. No niestety nie udało mi się ukończyć tego challenge'a. Nie wiem, czy jest to możliwe w BitLife'ie, także zachęcam was do zagrania. Jeżeli wam się uda, to wyślijcie mi screeny i będę wtedy was podziwiać. Mam nadzieję, że się spodobało wam to, bo w BitLife'ie naprawdę można tworzyć szalone historie. Także póki co dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało i BitLife'a. Będę starał się wprowadzić do tego kanału więcej, bo bardzo lubię tą grę i bardzo przyjemnie mi się w nią gra. Także dziękuję wam wszystkim bardzo, bardzo mocno za oglądanie. I proszę o pralkę gdzieś tam w tle, nieważne. Do zobaczenia w kolejnej cześć.